Dzień dobry! Dzisiejszy materiał śmiało mógłby się znaleźć jako kolejna część w serii Myślmy Logicznie. Ale tego nie zrobię. Nie będę umieszczał go w tej serii, gdyż uważam, że są o wiele ciekawsze materiały do analizy, które właśnie idealnie pod tą serię by się wpasowały. Nie dlatego, że w tym za chwilę przeze mnie omówionym filmie brakuje wystarczającej ilości błędów logicznych. Wręcz przeciwnie, jest ich tam mnóstwo, ale z pewnych przyczyn jednak zrobimy tak, że, że mimo że będzie to analiza, to to nie będzie częścią tej serii. No dobra, to więc po co w ogóle mam zamiar się w to bawić i jakieś tam robić takie rzeczy? Mm, są trzy powody. Po pierwsze, yy, słysząc tego typu rzeczy które zaraz sobie omówimy, tego, tego typu kwiatki. No nie mogłem oprzeć się pokusie, żeby po prostu kilka słów komentarza odnośnie tego ze swojej strony zapodać. No tak po prostu już jest. Druga sprawa, to uważam, że przez tego typu materiały i o jaką logiką kieruje się w tym przypadku autor tego nagrania, które zaraz będziemy omawiać, uważam, że przez to osoby kwestionujące kształt Ziemi do tej pory tak naprawdę do niczego, Konkretnego nie doszły i nigdy nie będą traktowane i odbierane przez nikogo poważnie. A trzeci powód jest już taki, może trochę bardziej osobisty, aczkolwiek nie jest to chyba dobry powód, ale niech będzie tym trzecim na liście. Złożyłem kiedyś pewną obietnicę autorowi kanału Reward. No, i odnośnie tej obietnicy, żeby nie było, że sobie wymyśliłem, to jest ona nadal widoczna na stronie gdzie żyjemy.pl. Najdziecie to w zakładce trole i kontrolowana opozycja. I tutaj ta moja obietnica nadal widnieje. No to co, jedziemy? Zapraszam na materiał. Słuchajcie, Wielki News 13 stycznia. Piątek Mateusz Waligura zdobył południowy biegun Antarktydy, czyli dostał się na to miejsce, na które no, wielu z nas, kwestionujących kształt ziemi, no, ma wątpliwości odnośnie tego miejsca. I w związku z tym nas tam wysyłają. Mówią, żebyśmy wyprawę zrobili. Ja do Mateusza pisałem wiadomości, żeby skorzystał z, kompasa, z kompasu. Jeśli... No i właśnie, i co w związku z tym, że ktoś. Wysyła i proponuje wyprawę, no ale okazuje się, że ta strona kwestionująca kształt Ziemi nie jest zainteresowana, aby tam pojechać. A neguje coś, tak? Ja akurat też swojego czasu podobne praktyki uskuteczniałem i one absolutnie nie dają niczego poza, poza stratą. To jest strata czasu, nazwijmy to tak. To jest po prostu najzwyklejsza w świecie strata czasu. Negowanie czegoś dla samego negowania, yy, brak w ogóle chęci, żeby, żeby cokolwiek samemu sprawdzić, żeby gdzieś pojechać, żeby coś zrobić, żeby coś zbadać, zaobserwować, pomierzyć nic. Tylko negujemy, a jak ktoś nam proponuje, żebyśmy sami się przekonali i zobaczyli, no to my nie jesteśmy tym zainteresowani. Jeśli wie, co to jest za urządzenie, jak ono działa, to byłoby bardzo fajnie, jakby praktycznie nam zademonstrował, jak ten biegun tam je. Wskazuje lub w przeciwnym kierunku, bo on idzie na południowy, więc wskazówka powinna wskazywać w drugą stronę. Więc byłoby bardzo, bardzo fajnie zobaczyć praktyczną demonstrację z kompasem. Jednak no po zadawaniu paru pytań, między innymi tego, zostałem zablokowany. No i tutaj, tak, jest ten post. Za który Real World został zablokowany, z tego co on mówi, z tego co dobrze kojarzę. No i tutaj w tym poście pada takie pytanie do Mateusza Waligury. Taka prośba, nauczcie się korzystać z kompasu i zademonstrujcie w praktycznym stylu, jak robicie rundkę dookoła bieguna, a wskazówka go okrąża. To by rozwiało wiele wątpliwości i nie musielibyśmy robić tam wyprawy, o którą wszyscy nas proszą. Są tutaj dwa problemy, już tłumaczę o co chodzi. Problem polega na tym, że chcąc coś negować i kwestionować. Warto by było na początku zapoznać się dokładnie z tym, co to, co kwestionujemy, ma do zaoferowania. To znaczy, jeżeli w przypadku kształtu ziemi chcemy kwestionować jakiś aspekt dotyczący właśnie kształtu ziemi, no to musielibyśmy chyba na początku dobrze zapoznać się z tym aspektem, żebyśmy przez przypadek. Nie atakowali tak zwanego hohoła, czyli żebyśmy nie stworzyli sobie argumentu, który potem będziemy próbowali obalać, i w ostateczności uznamy, że obaliliśmy jakiś argument. No i już mówię, w czym jest problem. Pomijając już to, czy ta wyprawa się odbyła, czy się nie odbyła, nieważne, czy to było prawdą, czy nie było prawdą, pomijając już w ogóle to, kwestią problematyczną jest tutaj to, że Marek żąda od kogoś, żeby wyciągnął kompas i obszedł dookoła, to miejsce. Zwane biegunem, który on tam ma zamiar zdobyć, i żeby wskazówka kręciła się dookoła tego miejsca. No ale właśnie, jeżeli nie zna się dokładnie tego modelu, który się neguje, atakuje i tak dalej, atakuje się po prostu chochoła, czyli tworzy się albo zniekształca się samemu argument, a potem się go atakuje. No i problem jest teraz w tym, że abstrahując od tego, czy tak naprawdę jest, czy tak naprawdę nie jest w rzeczywistości, ale oficjalna narracja wyraźnie wyróżnia cztery rodzaje biegunów. Jeżeli mówimy o biegunie południowym, to mamy biegun geograficzny, to jest ten, na który wybierał się Mateusz Waligura, tak? To jest zaznaczone jako jedynka. I biegun magnetyczny. No i teraz właśnie przez to, że Marek niedokładnie zna model, który, który neguje, Marek chciałby, żeby ten człowiek, który rzekomo zdobywa biegun południowy, Obszedł dookoła biegun geograficzny, szukając kompasem tego miejsca, w którym igła zatoczy kółko wokół tego, tego miejsca. Tak? A to miejsce, według dostępnych danych, które można znaleźć w ciągu dwóch minut w internecie, czytamy, że miejsce zwane biegunem magnetycznym nie jest w tym samym miejscu, gdzie biegun geograficzny. Czy tak jest w rzeczywistości, czy nie jest, to jest znowu teraz nieistotne, bo nie będziemy teraz nad tym debatować, tylko problem polega na tym, że najłatwiej jest, jest atakować coś, co się samemu stworzyło. Czyli Marek stworzył argument, który ma zakładać, że biegun geograficzny i biegun magnetyczny znajduje się w tym samym miejscu. A tutaj znajdziemy informację, czym jest biegun magnetyczny, czyli kwestia nazewnictwa. Znowu tą informację z Wikipedii można sobie znaleźć chwilę czasu. Znowu, ja nie wiem, czy jest tak w rzeczywistości, ale chodzi o to, że jeżeli chcemy być no, rzetelni, no to powinniśmy chyba zapoznać się z tymi informacjami i potem dopiero formować jakieś argumenty. Że ktoś tam powinien coś okrążać. Więc tak, termin biegun magnetyczny oznacza najczęściej miejsce, w którym inklinacja magnetyczna osiąga 90 stopni. To jest swobodnie zawieszona igła kompasu. znalazłaby się w pozycji dokładnie pionowej dla kompasu ustawionego pionowo. To jest oś igły jest ustawiona poziomo, a igła obraca się w płaszczyźnie pionowej. No i to jest miejsce, które Real World chciałby, żeby było tutaj na środku, gdzie był Mateusz Waligura. No dobra, lecimy dalej, ale tutaj jeszcze będziemy mieli jeden problem związany w, tak naprawdę z tym samym argumentem, bo tutaj, tutaj mamy dwie sytuacje, które się wykluczają nawzajem. Zaraz do tego dojdziemy. Pytałem się również o to, kto mu zrobił zdjęcie, no bo stoi tam na tym zdjęciu i no, dziwnie to wygląda, jak skoro idzie sam, to, to jak to zdjęcie jest zrobione? No? Padła odpowiedź, że statyw. Ma statyw ze sobą, postawił statyw. Dziś wcześniej, jak Elaborat pisał na Facebook'u, co on tam robi, to mówił, że jest tak zmachany... Ktoś tu jedzie bez pasów, a to taka dygresja tylko. Tak zmęczony, a warunki są tak ekstremalne, że z trudem robi jeden krok. Ale zapierdzielał ze statywem, specjalnie go postawić, rozstawić, bo tu nie zrobić, tak? Teraz po prostu na szybkości wyjąć z ręki, ciąg jestem. I próbować zdobyć to, co niezdobywalne praktycznie. Więc ja mam bardzo dużo wątpliwości co do tych rzeczy. Również y, cień, który przedstawia jego postać, jakby zmierzała nie w tą stronę, co trzeba, bo jeśli idzie na południe, do słońce powinien zawsze mniej więcej za sobą, trochę czasami bardziej ze wschodu, trochę z zachodu, ale ten cień powinien być przed nim. Znowu, nieznajomość modelu. Jeżeli teraz jest na Antarktydzie według oczywiście modelu kulistej Ziemi, tak? Który nie wiemy, załóżmy, że jest prawdziwy, bądź nie jest, badamy sprawę, nie wiemy, jaka jest, jaka jest prawda. No to według tego modelu Słońce nie zawsze jest z tyłu, prawda? Bo to Słońce też skądś wychodzi i też gdzieś zachodzi, więc to Słońce okrąża jakiś tam fragment nieba po łuku, prawda? Więc ten cień może być, może być raz ze wschodu, raz z zachodu. A jeżeli jesteśmy teraz w styczniu, no to znowu zapoznać się wystarczy z modelem. I co jest teraz najbardziej oświetlone o tej porze roku? No najbardziej jest oświetlona południowa półkula, prawda? Oświetlenia na Antarktydzie jest teraz więcej niż na przykład byłoby w czerwcu, prawda? Kiedy mamy lato na półkuli północnej. Ten cień. Wcale nie musi być cały czas z przodu, a słońce cały czas z tyłu. No bo to słońce po niebie się przemieszcza, więc ten cień może być spokojnie raz z prawej strony, raz z lewej strony. Zależy o jakiej porze dnia. Czy bliżej zachodu, czy bliżej wschodu słońca? Nie ma sytuacji, żeby cień był przed nim. Ja wiem, dlaczego tak jest. Ponieważ zdjęcie robi fotograf. I na tym zdjęciu widzielibyście cień fotografa, a nie statywu. Więc dlatego takich zdjęć nie ma. Więc y, genialna inscenizacja, naprawdę genialna. Czyli tak, no i teraz przeszliśmy właśnie do tego drugiego problemu związanego poniekąd z tym pierwszym chochołem, którego tutaj Marek zaatakował. To znaczy tak, zobaczcie teraz na tą logikę. W tym momencie Marek powiedział, że neguje w ogóle podróż Mateusza Waligury, gdyż tam na pewno był fotograf, gdyż tych zdjęć nie da się zrobić i tak dalej, i tak dalej. I nazwał to wszystko inscenizacją. No, przed chwilą tak powiedział, że nie niezła inscenizacja, czyli, że on tak naprawdę nie idzie na ten biegun i wcale tego nie robi. A jeszcze przed chwilą żądał od tego człowieka, żeby ten człowiek wziął i sfotografował, czy też nagrał, jak kompasem zatacza kółko wokół bieguna. Więc teraz zobaczcie, jaka tu jest sprzeczność. Z jednej strony Marek Reward żąda. Jakiegoś dowodu na to, że był na biegunie Mateusz Waligura, a tutaj teraz Marek neguje całą tą wyprawę, twierdząc, że jest to inscenizacja. Więc jaką wartość teraz by miało, moi drodzy, to, że Mateusz Waligura pokazałby coś takiego, jak na przykład igła kręci się wokół tego bieguna? No, mimo, że, że, że według modelu kulistej Ziemi biegun magnetyczny i biegun geograficzny są w dwóch różnych miejscach, mimo tego, że to jest oczywiście błędne, to na jakiej podstawie Marek zaakceptowałby to jako dowód, skoro zanegował całą tą wyprawę? Nie? Czym się różni na przykład pokazanie zdjęcia ziemi kuli z kosmosu? Nie mówię, że to jest prawdziwe, czy nie jest prawdziwe. To nie teraz o to chodzi, chodzi mi tylko o tą logikę, nie? Czym się różni pokazanie temu człowiekowi czy tym ludziom zdjęcia z kosmosu, kulistej ziemi, a pokazanie. Zdjęcia czy też nagrania Mateusza wali góry, który okrąża biegun. Skoro jedno i drugie przez tych ludzi jest uważane jako, jako, jako ściema, jako inscenizacja, to jaki dowód musiałby się pokazać, żeby ci ludzie go zaakceptowali? Prawdopodobnie żaden. A dlaczego żaden? Ponieważ już tutaj Marek zastrzegł, że ta wyprawa jest inscenizacją. Więc zadanie przez niego pytania o. Oto, czy igła kompasu powinna zataczać kółko i tak dalej. Mimo, że to jest błędne, bo, tak jak mówię, model inaczej i coś innego zakłada, że biegun magnetyczny jest gdzie indziej niż geograficzny, na który szedł Mateusz Waligura. Mimo, mimo wszystko stwierdził, że ta wyprawa to inscenizacja. Jak było rzeczywiście, nie wiem. Ja tylko pokazuję wam, jaką pokrętną logiką ten człowiek się kieruje. Ale no, znowu, no jest, no jest kluczowy problem, ludzie, tak? No, chodzi o proste urządzenie typu kompas. No i jeden z troli mi napisał, że e, słuchaj, e, dwa biegony, e, jest biegun magnetyczny i biegun geograficzny. Ktoś, kto napisał to od razu jest trolem, ponieważ napisał coś, co jest do znalezienia w internecie przez każdego. Tkwicie w tej bańce swojej i nie próbujecie zrobić niczego, absolutnie niczego, co by mogło was przybliżyć do prawdy, jaka jest na temat kształtu Ziemi, tylko formułujecie właśnie tego typu argumenty, których w żaden sposób nie da się, bo one są tak zrobione, żeby nie dało się udowodnić niczego, bo z góry jest to, jest to przez was uznawane za, za ściemę, za inscenizację i tak dalej, nie? Więc teraz tak, ktoś, kto podaje informacje dostępne w internecie, że jest dwa rodzaje biegunów, no tam widzieliśmy były cztery, no ale powiedzmy ten bie biegun magnetyczny, biegun geograficzny, ty już to wyśmiewasz, prawda? No więc pytanie teraz, do czego ty chcesz dojść... W taki sposób. No właśnie, ktoś tutaj napisał, że biegun magnetyczny nie pokrywa się lokalizacją z geograficznym. Pytam się gościa, jak? Jakie dwa bieguny. I teraz wyszło to, o czym mówiłem. Nie zapoznał się z tym, co ma do zaoferowania model, którego, który on kwestionuje, a przez to, że, że nie wie po prostu, i tak dalej, jego to nie interesuje. Pokazuje, że brak wiedzy na jakiś temat jest jego, w jego mniemaniu jego mocną stroną. Nie. Ptyśu kolorowy, teorie i rysuneczki są dla dzieci. No i to jest właśnie podejście, podejście osoby, która od wielu lat zajmuje się kwestionowaniem kształtu ziemi, tak? Czyli cokolwiek pokazujesz, cokolwiek chcesz gdzieś, no to, są, to są tylko rysunki i tak dalej. No ale, ale to co, co musi się stać takiego, jeżeli tak sam nie chcesz jechać, bo mówisz, że, po, że, 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 że nie, że lepiej, żeby ktoś, kto tam idzie, coś pokazał. Ten, co ma pokazać, bo tam idzie, to twierdzi, że on tam nie idzie. Czego ty, czego wy, ta grupa ludzi, która gdzieś tam, gdzieś tam yy, po, podobnie myśli, i tak dalej, czego wy oczekujecie? W jaki sposób wy chcecie się dowiedzieć, jaki kształt ma Ziemia, skoro wy każdą możliwą drogę dotarcia do prawdy od razu z góry ucinacie? Więc to pokazuje, że Was nie interesuje absolutnie, jaka jest prawda, jakakolwiek, bo ona nie była, jakikolwiek kształtu Ziemia by nie miała, nie? Takie zachowanie jest czystym fanatyzmem. A jeżeli już przekroczysz pewien, pewien próg fanatyzmu, to już nie ma drogi powrotu. Masz wyraźnie wyznaczony kompasem jeden jedyny kierunek: tego północnego bieguna magnetycznego. Więc ten geograficzny jest tylko przedstawiany na ilustracjach, na grafice, na obrazkach. Ale nigdzie go nie możesz, że tak powiem, praktycznie zademonstrować. I znowu ta pokrętna logika. Jest przedstawiony na, na, na obrazkach. A jak ma być przedstawiony? Jeżeli, na przykład, miasto, w którym mieszkasz, Wrocław, jest przedstawione na obrazku, na mapie, jako, jako po prostu na obrazku, tak? Miasto, to nie jest praktyczna demonstracja. Żeby praktycznie sobie zademonstrować to miasto, no to ty musisz do niego pojechać i zobaczyć, czy faktycznie istnieje coś takiego, takiego jak Wrocław, prawda? To, to jest ta właśnie twoja logika. Bo coś jest przedstawione na obrazku. No dokładnie. Biegun Południowy. Geograficzny też jest przedstawiony na obrazku. Więc jeżeli chcesz praktycznej demonstracji tego bieguna, no to pojedź na niego i zobacz, czy on tam naprawdę jest. A jeżeli ty nie, nie jesteś w stanie tam jechać, albo nie chcesz, albo z jakichś różnych przyczyn nie możesz, no to niech ten, kto tam jedzie, to sprawdzi. No ale jak się okazuje, ktoś tam idzie na ten biegun, na przykład nie. Nie wiem, czy naprawdę szedł, czy nie, ale ty z góry zakładasz, że on tam nie idzie, ponieważ cięci nie pasuje i według ciebie to fotograf robi mu zdjęcia i to jest wszystko inscenizacja. Więc powiedz, człowieku, co ty tak naprawdę chcesz osiągnąć taką postawą i, i takim podejściem do sprawy? Bo jeśli poprosisz o to, to dostaniesz odpowiedź, że na YouTubie masz filmik, zobacz, co? Na YouTubie, co nie? Na YouTubie. Science. No, masz punkt na mapie, tak? No to jeżeli chcesz dowiedzieć się, czy tak naprawdę jest, to, to po prostu tam pojedź. Nie musisz oglądać YouTube'a. Jeszcze oprócz YouTube'a istnieje trochę książek, istnieje trochę prac naukowych. Wystarczy się z czymś zapoznać i potem skonfrontować to z rzeczywistością, czyli z tą praktyczną demonstracją, o której mówisz. To jest bardzo proste. Tak jak w przypadku Wrocławia. Jeżeli na mapie, na obrazku zobaczysz Wrocław, to możesz to sprawdzić, czy istnieje to miasto naprawdę i to miejsce. Jadąc tam i przekonując się, że faktycznie istnieje. To samo robisz z biegunem. Proste, proste. No ale czy ty chcesz? Więc e, wchodzę na ten link z tego YouTube'a. Nie widzę czy tam takiego orzeszka, co chodzi. I e, za nami pokażę ten kompas. Kompas właśnie. Czy to jest kompas? Czy to jest e, urządzenie, które ma imitować kompas? Czyli wszystko, co może potwierdzać to, z czym Marek się nie zgadza, prawdopodobnie jest już manipulowane. Bo dziwny zbiegiem kiedy on ten kompas. Przechylał w dół, to ta wskazówka za każdym razem, tam gdzie on przesłał w dół, to na tam opadała. Show you about how compasses work. So here's my compass I brought from home. Look at as I'm rotating around. That compass doesn't even spin. The needle stays the same. And try to get that off of the bottom of the compass, but for the most part, not real useful. I to tylko tak na chwilę pokazywał kamerą, że przypadkiem ludzie chyba nie strebili, że to jest jakaś Kolejna kiepska inscenizacja. Czyli znowu inscenizacja, czyli gość, który pokazuje coś kompasem, to też inscenizacja. Gość, który rzekomo idzie na biegun, to też inscenizacja. To po co w ogóle żądasz jakiegokolwiek dowodu i praktycznej demonstracji, skoro ty to wszystko odrzucasz? I to jest właśnie problem, Marek, twój i ludzi tobie podobnych. Wam się nie da pomóc, jeżeli wy sami nie zrobicie tutaj w środku roboty. W jaki sposób ma ktoś coś zademonstrować? Jeżeli ktoś nagra film o czymś, no to ty to od razu negujesz, tak? Że kompas to nie kompas, że ktoś tam coś pokazał, że on tam nie idzie na biegun, tylko tam fotograf na pewno jest. No to po co ty w ogóle chcesz od kogoś jakiejś demonstracji? W jaki sposób? Pytanie jest teraz takie: jak ktoś ma ci pokazać, czy istnieje biegun południowy, jak ty, podróż na ten biegun południowy, negujesz, że ona w ogóle miała miejsce? A sam nie chcesz jechać? Oczywiście, komentarze wyłączone, więc czego ci ludzie się tak boją? Czego się tak wstydzą? E, mają absurdalny problem z płaskoziemcami, masę troli i tak dalej, muszą się tym zajmować. Mówią, że to jest debilny temat, po co my na to tracimy czas? Idzie gość na ten biegun południowy. Wyjąłby kompas, pokazał, jak obchodzi dookoła i ta wskazówka robi rundkę. To ty byś wtedy powiedział, że to jest fake i scenizacja, tak jak w ogóle całą jego podróż zanegowałeś. I mamy temat rozwiązany. Masa ludzi kwestionujących kształt ziemi ma w tym momencie zamknięte usta i wychodzi na kompletnych idiotów. Przecież jak można traktować poważnie kogokolwiek, kto coś kwestionuje, pyta o dowody, ale z góry zakłada, że każde dowody. Które są mu dostarczane, są fejkiem, inscenizacją, nieprawdą. Jak byś zaakceptował dowód, skoro ty z góry założyłeś, że ta wyprawa się tam nie odbywa, bo dla ciebie tego miejsca tam nie ma i w ogóle. Hm, nie zrobił tego. Kto jest tutaj krętaczem? No kto jest krętaczem, to już chyba każdy po obejrzeniu tego filmu, kto ma dwie działające chociaż szare komórki powinien wiedzieć, kto jest krętaczem. No kto tutaj takie tworzy baśniowe opowieści, elaboraty, odwoływanie się do większości, do O.L. No właśnie ci ludzie, to jest pewna grupa manipulantów, których interesie nie leży to, żebyśmy faktycznie się dowiedzieli, gdzie żyjemy. No właśnie, Marek. W Twoim interesie w ogóle nie leży to, żeby się dowiedzieć, gdzie żyjemy, bo ty założyłeś już z góry, że dowody, które mogą ci przybliżyć to, gdzie żyjemy, albo chociaż, chociaż chociażbyś mógł spojrzeć na te dowody i spróbować skonfrontować je z rzeczywistością, ty z góry założyłeś, że to wszystko jest ściema. Więc. Ty nie jesteś absolutnie w, nawet w jednym promilu człowiekiem, który chciałby się dowiedzieć prawdy o miejscu, w którym żyjemy. Absolutnie nie, bo byś już dawno to zrobił. Ty wolisz tkwić w bańce wiecznego zadawania pytań i nieakceptowania żadnych odpowiedzi na te pytania, chyba że będą zgodne z Twoimi przekonaniami. Po prostu jesteś. Książkowym przykładem efektu potwierdzania. Dlatego ten temat jest dalej w tym miejscu, w którym jest. Nie dlatego, że ktoś się boi, że ktoś tam nie wiadomo, co robi, że, że tu jakaś armia troli czuwa. Nie. Wy sobie sami strzelacie w kolano, nie? W ten sposób. Wy nie chcecie poznać, gdzie żyjecie, jak działa ten świat, jak on wygląda. Wy po prostu chcecie tylko wiecznie zadawać pytania i nigdy nie akceptować żadnych odpowiedzi. Które będą przeczyły Waszym poglądom, Waszym przekonaniom. I taka jest prawda o Was, niestety. Żebyśmy cały czas kultywowali to kłamstwo o fantazyjnej kuli wirującej w próżni. Więc zachęcam do sceptycznego myślenia, zadawania pytań i zdrowego rozsądku. Pozdrawiam serdecznie. Tutaj już mamy koniec filmu. Jeszcze tutaj wrócę do takiego momentu, w którym na samym początku mówiłeś, że zostałeś zbanowany, bo, bo niewygodne pytania zadawałeś, nie? I tak dalej. Jednak, no po zadawaniu paru pytań, między innymi tego, zostałem zablokowany. No właśnie, zostałeś zablokowany, czyli znowu banują i tak dalej za zadawanie pytań. No na ironię, Marek, pod twoim filmem na dzień dzisiejszy, sobota, 14 styczeń 2023, godzina 17.30 i na ten czas, kiedy właśnie analizuję ten twój film, jest pod Twoim filmem, właśnie 93 komentarze. Z 93 komentarzy znalazłem tylko dwa, które powiedzmy, nawet nie są krytycznymi komentarzami. Nie są zgodne z tym, o czym Ty tutaj mówisz. Większość komentarzy to są komentarze z typu super, że ich tak rozkładasz na opadki, jestem dumnym co tak trzymaj koleżko, jedziesz z nimi. Tego typu komentarze pochlebne, nie? I. Pytanie teraz Marek, gdzie są jakiekolwiek krytyczne komentarze odnośnie tego filmu? Gdzie one są? Na ironię odnośnie tego co mówiłeś, że, że zadałeś pytanie e, na Facebooku i cię zablokowali, no to ciekawe czy tobie nikt nie zadaje tutaj pytań pod filmem? W tej chwili ludzie pokroju real world'a nadal mają wątpliwości na temat kształtu Ziemi. Problem w tym, że oni żeby rozwiać te wątpliwości nie zrobili absolutnie niczego. Nie przeprowadzili absolutnie żadnego badania, obserwacji niczego oprócz negowania i odrzucania dosłownie wszystkiego. Kiedy ktoś idzie na biegun, żeby dojść do tego miejsca, które negujesz, to negujesz jego całą podróż. Następnie prosisz, żeby pokazał ci coś z tego miejsca, ale Ty już z góry założyłeś, że ta podróż nie ma miejsca. Kiedy ktoś pokazuje Ci zdjęcie, to mówisz, że to tylko zdjęcie, obrazek. Ciebie to nie interesuje. Ty chcesz praktycznej demonstracji to wypracuj może jakiś sposób, żeby ktoś mógł ci dostarczyć dowody na cokolwiek. Tu nie chodzi o to, żeby siebie lubić, nie lubić, żeby się trzymać za rączki i śpiewać Kumbaya przy ognisku. Jacy to my wszyscy jesteśmy w jakiej grupie, która coś tam kwestionuje i tak dalej. Tu chodzi o to, żeby wyzwolić umysł z tego co toksyczne. Najbardziej toksycznym dla umysłu jest zniewolenie jakimiś przekonaniami. Jeżeli jesteś zniewolony przez jakieś przekonania i nie dopuszczasz absolutnie innej możliwości, no to jest to taki problem, bez którego rozwiązania obawiam się, że nic dobrego nigdy z tego nie wyjdzie. Pewna grupa ludzi po prostu będzie nadal brodziła w głównie i, i nigdy z tego główna nie wyjdzie, jeżeli nie zmieni nastawienia, jeżeli się nie otworzy na pewne rzeczy. A tak to będzie tylko wszędzie. Masoni cenzurują, banują i. I tyle. I tak ci ludzie będą po prostu funkcjonować. No ale to jest ich sprawa. No nic więcej tutaj nie dopowiem. I tak powiedziałem za dużo. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Hej.